powiedz mi, czy ty z perspektywy czasu postrzegasz ten program jako rywalizację, czy jako po prostu dobrą zabawę? Wiesz co, no, w pewnym momencie no, ta rywalizacja się włącza, bo jednak no, nawet w pierwszym odcinku nie chcesz wrócić do domu. Ja to traktuję jako bardzo fajną przygodę i to była taka trochę kolonia dla dorosłych. Rywalizacja była. Nie robiliśmy sobie jakichś takich ekstremalnych świństw, ale jednak mimo wszystko w tyle głowy było to, żeby za szybko do domu nie pojechać. Właśnie chciałam zapytać o to, czy wam się zdarzały takie ciśnieniowe bardzo sytuacje, tak? Czyli że pokłóciliście się na tyle, że ktoś po prostu miał ochotę komuś, jak to Niecik pięknie ujął w pierwszym odcinku, zrobić krzywdę. Wiesz co, ja nie, ale inni tak. I wy musicie oglądać ten program, żeby zobaczyć te konflikty. Jestem miłym człowiekiem, naprawdę. Jestem do rany przyłóż. Jak ktoś jest głodny, to nakarmię. Jak ktoś potrzebuje rozmowy, to ja chętnie go wysłucham. Więc naprawdę jestem idealnym człowiekiem, z którym można pojechać na wycieczkę nawet do Argentyny. Nawet im gotowałem kilka razy na planie. Dobra, muszę ci wierzyć na słowo. Słuchaj, a Ameryka Południowa, czy to była twoja pierwsza wyprawa w te rejony? Czy to już był któryś raz? Czy cię zaskoczyła? Wiesz co, ja byłem w Ameryce Centralnej, wcześniej w Południowej nie. Czy mnie zaskoczyła? No, powiem szczerze, że wygląda to tak jak w filmach Cejrowskiego, w programach, ale bardzo piękny kraj, gigantyczny kraj. Nawet Kinga tak trochę jak Cejrowski, nie? Ta stylizacja. No to poncho. Poncho. Ja powiem szczerze, że no, jeżeli lubicie naturę, to warto do Argentyny pojechać bardzo. Ja nie za bardzo przepadam za naturą. Najlepiej czułem się w sumie w Argentynie w Buenos Aires, gdzie miałem wieżowce, budynki i jedzenie wokół.